Dzień dobry, witam Was w moim dzisiejszym vlogu i dzisiaj zabrałam Was na pogadankę. Jestem właśnie na Fire Island, na mojej ulubionej wyspie w Nowym Jorku, za którą co roku tęsknię, co roku jestem. Czy jest to 4th of July, czyli tak zwane Święto Niepodległości w Ameryce, czy są moje urodziny. Policja. I dzisiaj Was zabieram na taki mały spacer, ale nie tylko spacer. Zabieram Was na pogadankę o tym, jak tutaj było prawie 7 lat temu, dlatego że przyleciałam do Stanów Zjednoczonych 7 lat temu. I zaraz Wam wszystko opowiem. Ale chciałam Was wziąć dzisiaj na taki tour, taki spacer po Fire Island i właśnie się zastanawiam, którą stroną iść. Chyba pójdziemy w tą stronę. Tylko też nie chcę za bardzo kamerować ludzi, bo wiecie, to może być takie trochę niekomfortowe dla niektórych osób, niefajne. Oglądałam różnego rodzaju vlogi, gdzie vlogerzy, ale z Nowego Jorku kręcili właśnie takie tury, takie wycieczki po różnych miejscach, no i ludzie tacy pokazywali takie niezadowolenie, że są nagrywani. A niektórzy się uśmiechali do kamery, także jak ktoś będzie przechodził, to kamerę będę dawała w bok. Także tak właśnie chciałam Wam powiedzieć. Więc jestem na boso, bo tutaj ogólnie jest bardzo czysto. Fire Island znajduje się przy Long Island, także jak ktoś z Was mieszka w Nowym Jorku, bądź na przykład niedaleko Long Island, ale nawet New Jersey, to zapraszam na Fire Island. Jest to taka mała wyspa. Aby się na nią dostać, trzeba przyjechać samochodem albo najlepiej wziąć ferry, czyli tak zwany mini prom, dlatego że ona jest tak bardzo daleko osadzona, więc mam nadzieję, że tak zmontuję tego vloga, że będę Wam w stanie pokazać, gdzie to jest na mapie. I powiem Wam szczerze, że będąc nawet na Florydzie, tutaj właśnie dużo rowerów jest, tutaj można sobie pojeździć rowerami jak najbardziej. A na Florydzie właśnie strasznie tęskniłam za Fire Island, dlatego że to jest taka wyspa rodzinna, taka przyjazna, taka po prostu, tu dużo Amerykanów mieszka, ale powiem Wam szczerze, że bardziej chodzi o to, że po jednej stronie jest zatoka, a po drugiej stronie jest ocean i ten ocean faktycznie jest taki, fale są dosyć spore i dzisiaj właśnie fale są bardzo, bardzo spore, gdzie jest czerwona aż flaga. No i trzeba właśnie uważać, tutaj mamy wejście na plażę. Jakaś jest na przykład jakiś mini hotel. Tutaj właśnie przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, tutaj pracowałam jako opiekunka do dzieci. Tutaj po prostu to było mi ciężko, bo to był mój pierwszy przystanek w Nowym Jorku. To były moje pierwsze doświadczenia, to było moje pierwsze takie, kurcze, widzicie, pan się patrzył do kamery. To było po prostu, to było coś niesamowitego. Ja uwielbiam to miejsce, ja kocham to miejsce, więc to jest tak, taki chciałam Wam zrobić wstęp, jeżeli chodzi o Fire Island. To jest chyba szkoła nawet, tak mi się wydaje. Wszędzie flagi amerykańskie. Te flagi są praktycznie zawsze. To nie jest tak, że tych flag nie ma. I powiem Wam, przyleciałam tutaj w 2016 roku, w czerwcu, dokładnie 27 czerwca 2016 roku przyjechałam do Nowego Jorku i zamieszkałam na Fire Island. Byłam tutaj opiekunką dla rodziny z Brooklynu. I oprócz tego, że uwielbiałam to miejsce, to niestety nie dogadałam się z rodziną. Dzieciaki były takie dosyć wrogo nastawione. Ciężko się było. Ja byłam ich w ogóle pierwszą opiekunką, więc myślałam, że będzie łatwo. A powiem szczerze, tutaj chyba już nie będę szła tędy. Zabiorę Was w inne miejsce. Powiem szczerze, że jako opiekunka to myślałam, że będzie łatwo, a powiem Wam, że było naprawdę ciężko. No i niestety, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że dzieciaki trochę będą rozpieszczone i nie dam rady, bo ja też przyjechałam z takim brakiem doświadczenia do dzieci
I to też dużo, dużo niestety dało, że ten brak doświadczenia nad opieki nad dziećmi zaowocował już tak totalnie, że musiałam właśnie zmienić rodzinę. Te domy, tak już z perspektywy agenta nieruchomości, bo jak już większość z Was wie, że jestem agentem nieruchomości, na przykład wynajęcie takiego domku na 2 miesiące to jest około 60 tysięcy dolarów, ale ja tylko mówię tak około, bo wszystko zależy od ceny, od różnych wielu czynników. Także z perspektywy agenta nieruchomości wynajem takiego dwumiesięcznego pobytu tutaj to może Was kosztować 70 tysięcy dolarów, na przykład 30 tysięcy dolarów za miesiąc wynajmu. Piękny domek. Mi się właśnie te domy to mi się kojarzą z takimi Mazurami w Polsce. Kojarzą mi się z takimi Mazurami. Trochę żałuję, że nie wzięłam portfela, bo ponieważ tu są takie małe, fajne sklepiki i można coś kupić do picia. I powiem Wam szczerze, że właśnie żałuję, że nie wzięłam tego portfela. Czy portfel, może źle to wymawiam. Także 2 miesiące tutaj mieszkałam, będąc au pair, i powiem Wam, że miałam dosyć taką, już tak powtarzam cały czas, najlepiej było, jak właśnie mieszkałam z dwójką małych dzieci i z babcią tych dzieci. I na szczęście ta babcia była w miarę spoko. I ta babcia zawsze na koniec dnia polewała mi wino. Zawsze mi polewała jeden kieliszek wina. I to był dla mnie taka oznaka, że ona mnie traktuje jak swojego, czyli po prostu jakby nie dawała mi nic, nie dawała mi nawet wina, kieliszka wina, to byłoby mi tutaj bardzo ciężko. I mówię o tym kieliszku wina, dlatego że właśnie zawsze przy obiedzie i przy jakichś tam różnych takich kolacjach nauczyłam się pić zawsze kieliszek wina. Ale przede wszystkim zawsze rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym, więc to chyba mnie tak naprawdę ratowało, bo dzieciaki mi dawały bardzo w kość. No i potem po 2 miesiącach się wyprowadziłam na Brooklyn i po 2 tygodniach zrezygnowałam i przeprowadziłam się do Connecticut. Bardzo lubiłam Brooklyn. Nie odbierzcie tego źle, bo ja powiem szczerze, że ja żałuję, że ja nie zostałam na Brooklynie, ale niestety ja nie mogłam zostać na Brooklynie, dlatego że ze względu na właśnie na bycie właśnie opiekunką do kogoś, to by po prostu mogło być ciężko. Także jestem właśnie w miejscowości Kismet i tutaj właśnie na Fire Island są takie małe miejscowości, czy tak mogłabym to nazwać, mają swoje nazwy i ja zawsze właśnie przylatuję co roku do Kismet. Nawet powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, czy w tej części byłam. Także taka mała historia, jeżeli chodzi o bycie au pair. I co roku tutaj jestem i właśnie jak byłam na Florydzie, to tak tego miejsca mi strasznie brakowało. Tutaj tak jakby moje serce jest w tym miejscu. Co prawda nie stać mnie na wynajem mieszkania albo domku takiego letniskowego na 2 miesiące, ale jestem w stanie tutaj przyjechać, tak? Jestem w stanie tutaj być. Nie wiem, czy chciałam Wam pokazać domek, w którym mieszkałam i wydaje mi się, że to chyba nie ten. Właśnie patrzę teraz, ale to chyba ten domek, w którym ja kiedyś mieszkałam przez 2 miesiące, bo wiem, że on został zrestaurowany. Popatrzcie się, o, widzicie, jesteście teraz świadkami jelenia, który tutaj jest, czyli tak zwany deer, bo tutaj jest bardzo dużo zwierząt i nie chcę teraz go spłoszyć. Nie wiem, czy będzie go dobrze widać w kamerze, ale jest za krzakami. Czekajcie, muszę trochę ciszej mówić, żeby go nie spłoszyć. On jest tutaj, popatrzcie, ale piękny. Hi! Hi, Queen! Hi, Queen! No, cześć! Ale jesteś piękna! Albo piękny! Ale nie wiem, czy jesteś kobitką, czy facetem. Nie wiem. Chyba facet. Tak mi się wydaje. Śliczna.
Słuchajcie, muszę go nagrać na mojego Instagrama koniecznie, bo jest przecudowny i jesteście właśnie teraz świadkami. Zapraszam przy okazji na mojego Instagrama. Hej! Hej! Jest sobie trawkę. Chyba nawet to jest ten domek, w którym mieszkałam, tylko wiem, że oni go właśnie odrestaurowali, ale nie jestem pewna. Czekajcie, bo tutaj jakieś panie idą. Jadą. Panie jadą na... Oj. I właśnie tutaj karmiliśmy te zwierzątka, ich karmić nie można, ale wiem, pamiętam, że karmiłam, nie można się było do nich zbliżać, dlatego że one mają pchły i wiem, że to jest zwierzątko i tak dalej, ale wiecie, no to jest dzikie zwierzątko, tak? Także trzeba... To jest dzikie zwierzę, więc wiadomo, one są w ogóle niegroźne, one... To nie są, może tak, to nie są... Hi, how are you? To nie są zwierzęta, które... Nie, to nie jest ten domek, w którym mieszkałam. Zdecydowanie to nie jest ten domek. To nie są zwierzątka, które są, wiecie, do przyjaźni, do tego, żeby tak jak pieski. Ale nic, idziemy dalej. Tak oprowadzam was po tej wyspie, ale ta wyspa jest dosyć duża, więc powiem szczerze, że oprowadzam was tak na szybko. I tutaj właśnie jest ta druga strona, czyli na przykład jak ktoś ma tutaj łódkę, to może sobie tą łódkę tutaj pewnie spuścić w dół, no i wypłynąć. Także to jest takie miejsce na właśnie na kajaki, na łódki. Widzicie? Tutaj właśnie jest to miejsce, tak, gdzie można tą łódkę w dół. Chodźmy, pójdziemy jeszcze tutaj na ten mini dek. I może akurat przy okazji zobaczycie mój domek, w którym mieszkałam 2 miesiące kiedyś, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy wam go pokażę. Także to będzie taki mini tour i nie powiem, bo nie wiem ile... Ta wyspa to jest kawałek drogi, także ja tak wam pokazuję część tej pięknej, cudownej wyspy, którą uwielbiam, ale wiadomo, że trzeba tutaj samemu przyjechać i samemu zobaczyć. Także bardzo się cieszę, że zobaczyłam tego jelonka, bo one są przesłodkie. I tutaj właśnie mam taki relaks co roku. I właśnie zawsze chciałam was wziąć na taki tour po tej wyspie. I tak żałuję, że was wcześniej nie wzięłam, bo tak się zbierałam, aż dzisiaj wzięłam kamerę i pomyślałam, że was zabiorę. Jest tak rodzinnie, tak sympatycznie. I... Mamy rowery, nawet te rowery są nazwane New York Robin. Też można właśnie w Nowym Jorku kupić taką rejestrację, znaczy tą rejestracyjną tablicę. Także rowery to jest taka myśl przewodnia tej wyspy. Te domki są nazwane, tutaj mam na przykład Blue Heaven, czyli niebieskie niebo. Tak się nazywa ten domek, każdy domek ma swoją nazwę. I na przykład ten domek się nazywa, czekajcie, Ali. I on się nazywa Carlton Ali. Tak się nazywa ten domek. Także taka mała ciekawostka. Na przykład Fizzili, nie wiem, tak się nazywa ten domek. Także każdy domek tutaj ma swoją nazwę. Każdy domek się nazywa. Tutaj mamy Turf, nie wiem, sorry za mój English, ale staram się te nazwy dobrze wymawiać. Tutaj też często zalewa, także widzicie, w Nowym Jorku w ostatnim czasie było strasznie dużo deszczy i strasznie zalewało. Nie wiem dlaczego, taka pogoda jest taka trochę, bym powiedziała, florycka, bo jak mieszkałam na Florydzie przez wakacje, to strasznie było tak duszno, a później około 16 były deszcze. Więc zawsze właśnie po tych deszczach, po 16 chodziłam na basen, powiedziałam, że musi być deszcz, żeby potem wyszło słońce. A tutaj zawsze było słonecznie, ale tego lata jest dosyć dziwna pogoda, bo jest cały czas deszczowo, nie wiem dlaczego. I teraz właśnie szłam i tak sobie uświadomiłam,
że już chyba wiem, gdzie jest mój domek, ponieważ przypomniałam sobie, że parę lat temu miałam właśnie ten obraz tego domu. Miałam obraz tej dróżki, bo te dróżki są wszystkie podobne i właśnie już chyba wiem, gdzie jest mój domek. Tutaj na rogu, dlatego że tam na samym końcu są ludzie i czekają na ferry, czekają na prom. A, i właśnie tutaj jest taki dziwny dom. Taki, nie wiem, zaczarowany jakiś taki... Boże, co to jest? Ale dziwne, co? Jezus, popatrzcie się... Popatrzcie się na tego, na tą... Boże... Tu w Halloween to bym nie chciała skończyć. Jezus, to są prawdziwe zęby? Nie, to chyba sztuczne. Jezus, co to jest? Tak, właśnie ten domek zawsze tutaj jest. Nigdy nie wiedziałam, co to jest za dom. Proszę. Nie wiem, czy to jest otwarte, chyba jest otwarte, tak? Zobaczmy, co tutaj się dzieje. To jest jakiś dom nawiedzony. Boże. To jest właśnie ta Ameryka, nie? To taka Ameryka, że lepiej nie wchodzić. To jest tak jak w tych horrorach, nie? Że o, okej, ja nie będę wchodzić. A wszyscy w Amerykanie wchodzą. To jest chyba na pewno dom jakiegoś artysty, ale nie jestem pewna. Okej. Tak, i powiem wam, że powoli mi się przypomniało, że to jest chyba właśnie to moje miejsce, ale nie jestem pewna. Boże, jak starość, nie radość dosłownie. Że mam prawie 32 lata i po prostu stara się radość. Piękne drzewo, nigdy takiego drzewa nie widziałam, takich roślin. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za drzewo. Nawet powiem wam, że nie widziałam w ciepłych Stanach takiego drzewa. Jak ktoś z was wie, co to jest za drzewo, to dajcie koniecznie znać. Luna Sea, tak się nazywa. Idziemy dalej. I tutaj też można na przykład wynająć... Nie. To ja już widzę, że to nie jest moje miejsce. Żebym wiedziała, gdzie jestem. I wtedy może się zorientuję, gdzie był mój dom. Bo ostatnio, jak tutaj byłam, to widziałam to miejsce. A nie, to nie tutaj. Ale okej, dobra, tam. Nieważne. Najmniej ważne. Tutaj właśnie można wynająć łódkę, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie mnie stać na taką łódkę, gdzie będę mogła sobie popływać po oceanie. Łódki nie są ogólnie drogie. Idę dalej. Chciałam wam się pokazać w całości. Dostałam ten piękny kubraczek od koleżanki z poprzedniej w pracy. I zawsze właśnie tutaj spaceruję i to jest właśnie mój relaks, to jest moje szczęście. I trzeba właśnie odnaleźć szczęście w takich małych rzeczach, że coś nas po prostu tak po prostu cieszy. To jest właśnie to miejsce, w którym zawsze jestem szczęśliwa. Powiem wam szczerze, że tak myśląc o tych moich 7 latach w Stanach Zjednoczonych, to ja zawsze miałam szczęście. Ja nigdy nie miałam takiego, wiecie, momentu, gdzie ktoś był do mnie rasistą, bądź nie wiem, źle mnie potraktował. Znaczy, zdarzało się, tak powiem szczerze, że wśród Polaków tak. A jak pracowałam dla Polaków, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów i w ogóle życie w Stanach,
zawsze byłam zawsze dobrze traktowana. Gdziekolwiek szłam do pracy, zawsze ludzie na mnie dobrze patrzyli. Zawsze miałam szczęście w otrzymaniu tej pracy. Zawsze po prostu nie miałam nigdy problemów z ludźmi. Zawsze się uśmiechałam do ludzi. Mi się wydaje, że też osobowość, że jak jesteście mili, mile nastawieni do ludzi jak jesteście mile nastawieni do ludzi, jesteście po prostu sympatyczni i nie tylko, i po prostu jesteście ambitni i chcecie coś osiągnąć, to oni, Amerykanie, naprawdę to widzą. Ja bardzo lubię tą amerykańską... ja lubię strasznie amerykańską kulturę, ja lubię tak po prostu... ja się tutaj po prostu odnalazłam. I robiąc to obywatelstwo za 4 miesiące, bo za 4 miesiące już będę mogła robić obywatelstwo amerykańskie, ja naprawdę tego chcę. Ja naprawdę tutaj chcę zostać, to jest po prostu moje miejsce. I jestem tutaj szczęśliwa i odnalazłam swoje miejsce na ziemi. A oczywiście Stany Zjednoczone są takie dosyć spore i ciężko zawsze zdecydować, gdzie się chce mieszkać. Można się wyprowadzić do LA, można się wyprowadzić na Florydę, do Nowego Jorku. Można mieszkać gdzieś po środku Ameryki, ale właśnie to jest fajne, gdzie... O, to jest chyba pan. Hey, I wanted to show you the place of happiness. This is the place that I always arrived every year. Hi. Hi, how are you? How are you doing? How are you doing? You're so beautiful. Oh, wow. Nature. This is the place of happiness for me. Hi, I don't have anything to eat, honey. I'm lucky. I know, I don't have anything to. Chyba pan go karmi tutaj. Pan powiedział, żebym tego nie pokazywała nigdzie, bo nie mogą go karmić. Także tu jakaś zakochana para, Jacek i Barbara. Nie będziemy przeszkadzać. Wracamy. Słuchajcie, moja bateria już powoli się wykańcza. Nagrałam trochę dzisiaj dla was materiału i wracam już powoli na plażę. Także mam nadzieję, że jeszcze starczy mi baterii, żeby wam pokazać moje ostatnie kroki i zabrać was na plażę, na ocean, mniej więcej pokazać. Natomiast dzisiaj mamy czerwoną flagę, ponieważ było bardzo dużo deszczu, to ta woda jest taka brudna i faktycznie jest bardzo dużo fali i nie można pływać w tej wodzie. Znaczy ja ogólnie staram się zawsze unikać oceanu, no chyba, że to jest faktycznie, jakbym była bezpieczna, to tak, ale ja ogólnie taka jestem trochę wystraszona. O, tutaj popatrzcie się, mamy jakiś a la motel Kismet Real Estate i mamy na sprzedaż Exclusive for Sale. Powiem szczerze, że weszłabym tam, gdybym miała troszeczkę więcej baterii, ale moja bateria słaba, więc moglibyśmy tam to miejsce odwiedzić. Myślę, że nikt do nas by się tutaj nie doczepił, ale z racji z tego, że ta bateria jest słaba, to będziemy szli dalej. I chciałam wam pokazać trochę więcej domów na Fire Island. Tu jakiś taki, nie wiem, czy to dom, czy to... Czasem nie wiadomo, czy to dom, czy to muzeum, czy to różne miejsca są. Mamy jakiś też piękny domek. Tu mamy taki domek letniskowy, jak na Mazurach, taki właśnie, taki trochę architektura jest taka domku letniskowego na Mazurach.
Jak się domyślacie, każdy domek ma swój numer, jak to domki. Słuchajcie, jak kiedyś mi będzie stać na taki domek, to będę was wszystkich zapraszać. Co mi tam szkodzi? Imprezy codziennie robić. Codzienne imprezy. Niech każdy korzysta. Tylko nielicznym jest dane. Także każdy sobie robi jak chce, czyli każdy sobie urządza ten domek po swojemu. Wygląd domku też może być taki, jak każdy chce. To jest właśnie fajne. Okej. Tutaj mamy land for sale, czyli taki pusty land, pusta ziemia, gdzie pewnie można na pewno ten skrawek ziemi kupić za bardzo duże pieniądze, ale można. Na pewno to jest na sprzedaż. Mi się nie dziwię, jakbym za rok tutaj przyszła i to by było już zajęte. I tak, i wracam. I właśnie wracamy z naszej podróży po Fire Island. I teraz idziemy już na plażę. I będziemy powoli kończyć. Także mam nadzieję, że wam się podobała moja przejażdżka, mój spacer po Fire Island. Casa di Gallo. Ten dom się tak nazywa. Podejrzewam, że jacyś Włosi mieszkają. Są takie właśnie specjalne rowery, że piasek, bo jest ciężko się jeździć po piasku. A tutaj co my mamy? Kismet Burger Contest 15 lipca. Bring burgers ready to share and taste. Nie wiem, o co chodzi. Pewnie jakaś impreza, ale to już było, bo mamy dzisiaj 17 lipca. A my już tutaj wychodzimy po schodach do góry i idziemy na plażę, wracamy. Dzisiaj takie dosyć niefajne fale dzisiaj są. Dosyć spore. Nie wiem, czy będzie widać w kamerze, ale są takie... Ta woda jest taka trochę brudna na przodzie i faktycznie mamy dzisiaj czerwoną flagę. A ja już wracam i słuchajcie, dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że byliście ze mną, że posłuchaliście trochę mojej historii. Wracam i do zobaczenia w następnym turze. Mam nadzieję, że już po Manhattanie albo gdzieś zabiorę was w jakieś ciekawe miejsce. Także trzymajcie się i do następnego. Pa, pa! Jeszcze idę wam pokazać ocean. Jakbyście oceanu nie widzieli, no ale wiecie. Tutaj właśnie ludzie z pieskami są. Czy pieski są dozwolone? Chyba nie, nie wydaje mi się, że tutaj można przyjść z psem. Ale jak ktoś ma dom, to ludzie właśnie nie... Wiadomo, nie będą się tłumaczyć, ale widzicie, jakie fale dzisiaj są strasznie wysokie. Bardzo wysokie fale. Nawet bym, powiem szczerze, nie proponowała wchodzić do wody, bo to są takie trochę niebezpieczne te fale. No ja bym się bała. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. Ale ja to bym się bała wejść do wody. Te fale są takie dosyć spore. Nie wiem, jak to będzie widać na filmie, ale one naprawowacie się, jakie wysokie fale. Ta woda się tam z daleka strasznie podnosi. No to trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia.